Telewizja w Polsce.pl wraca do Państwa. Maciej Wolny, witam ponownie. W ostatnich tygodniach w dwóch bliskowschodnich państwach, w Libanie i w Iraku, odbyły się wybory i o te wybory zapytam mojego i Państwa gościa, którym jest redaktor Witold Repetowicz, pisarz, dziennikarz, autor książki, nazywam się Kurdystan. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie, te wybory, zacznijmy może od tego, jak one przebiegały, bo pan redaktor przyglądał się w zasadzie z bardzo bliska tym wyborom, temu, co się działo w poszczególnych państwach, jakie były nastroje, jak te wybory przebiegały, czy było spokojnie pod względem bezpieczeństwa, no i czy w sposób demokratyczny, bo to też zawsze znak zapytania. Przede wszystkim tak, przede wszystkim trzeba to sobie podkreślić, że było spokojnie. Tutaj, jeżeli chodzi o Irak, to Państwo Islamskie przed wyborami zapowiedziało, że lokale niby staną w płomieniach i niektóre osoby już też takie czarne wizje, bo wiadomo, w stereotypach, w takim stereotypowym spojrzeniu Irak to jest wszystko co najgorsze, bomby wybuchają, ludzie giną, a już na pewno nie ma żadnych wyborów, demokracji i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ta rzeczywistość, która była w Iraku, zupełnie nie pasowała do tego stereotypowego obrazu, ponieważ mimo że w niektórych miejscach kampania wyborcza była brutalna, ale to była brutalna, powiedzmy, w wymiarze werbalnym, a nie w wymiarze bombowym. Co też zresztą świadczy o tym, że Irak, chociaż trudno nazwać ten kraj dojrzałą demokracją, jakąś tam demokracją jest i kroczy w tym kierunku w sposób zdecydowany, w sposób konsekwentny, ponieważ tak jak mi to powiedział, podkreślił były minister spraw zagranicznych Iraku Hoshra Zebari, no wielkim sukcesem jest to, że te wybory w Iraku odbywają się co 4 lata, tak? I że ten proces od 2005 roku, od przyjęcia konstytucji Iraku, nie został zakłócony. I cały czas się odbywają te wybory, mimo wojny z Państwem Islamskim, zagrożenia terrorystycznego itd., itd. A o innych krajach regionu tego nie można powiedzieć. Znaczy Liban, tak? W Libanie odbyły się wybory, ale po 9 latach. Natomiast pomijając jeszcze Tunezję, no to nie ma takich demokratycznych wyborów, w których z góry nie wiadomo by kto zwycięży, bo tutaj nie było wiadomo w tych wyborach kto zwycięży i rzeczywiście była niespodzianka w postaci zwycięzcy koalicji Sejrun, czyli koalicji Muqtada Sadra i komunistów irackich. Była to niespodzianka, także wybory, chociaż były również różnego rodzaju zarzuty potem po wyborach, ale to też świadczy o tym, że jest to wyższy poziom wolności i demokracji niż w innych krajach, gdzie są wybory z góry, wiadomo jaki jest wynik i nikt nie... I koniec nie ma polemizowania. Żadnego polemizowania, dokładnie. Także warto to docenić, a nie szukać dziury w całym, tak jak to niektórzy komentatorzy zaczęli robić. Zwycięstwo w tych wyborach to jedno, ale zbudowanie koalicji rządzącej to drugie. I pytanie właśnie, jakie są szanse na zbudowanie koalicji? Jakie tutaj siły do tej koalicji mogą wejść i kto będzie tworzył rząd w Iraku? Jest to bardzo skomplikowane pytanie, ponieważ iracka scena polityczna lubi zaskakiwać, bardzo lubi zaskakiwać. A wybory, pierwsze miejsce w wyborach zajęła koalicja Sejrun, czyli koalicja pod przywództwem Muqtady Sadra, która jest zarówno antyamerykańska, jak i antyirańska. To znaczy istotą, która połączyła te człony tej koalicji, jest sprzeciw wobec, z jednej strony sprzeciw wobec korupcji, a z drugiej strony podkreślenie suwerenności Iraku. I dlatego Muqtada Sadr
Bashar al-Assad po prostu jest przeciwny obecności jakichkolwiek obcych wojsk na terenie Iraku. I to jest takim, powiedziałbym, irackim nacjonalistą. Tylko że w wymiarze nie podkreślania takiego homogenicznego charakteru Iraku, lecz właśnie heterogeniczny. Znaczy on podkreśla, że Irak to jest, to są zarówno Kurdowie, Arabowie, Turkmeni, chrześcijanie, szyici, sunnici i tak dalej, że dla każdego jest miejsce, ale tylko i wyłącznie dla Irakijczyków jest w Iraku miejsce, a nie dla obcych. Nie dla obcych spoza Iraku, tak? Także natomiast oczywiście tutaj wchodzą w grę również inne interesy. Znaczy w Iraku od 2005 roku panuje taki system, który się nazywa po arabsku Muhasasa. I ten system polega na tym, że wszystkie ugrupowania polityczne, nie ma czegoś takiego jak koalicja i opozycja, tylko wszystkie ugrupowania polityczne dzielą się między sobą równo do swojej reprezentacji parlamentarnej stołkami w władzy wykonawczej i w ten sposób wszyscy są zadowoleni. Natomiast no, Muqtada Assad chce od tego odejść. Ponadto drugą taką zasadą jest to, że władza, wyznaczenie premiera tak teoretycznie należy do najwyższego, największego klubu parlamentarnego, ale to również jest trochę skomplikowane i w 2010 roku już się zdarzyło tak, że wygrał, liderem największego klubu parlamentarnego był Iyad Alawi, a Iran z Ameryką wyznaczył Nuri al-Malikiego. Także to jest wszystko złożone i są, szczerze mówiąc, różne opcje w tym momencie. Wydawałoby się, że Kurdowie, którzy bardzo narzekali za rządów Malikiego na Malikiego, a później w 2017 roku oskarżali milicje szyickie o różnego rodzaju agresywne akcje przeciwko nim, no, że ostatnimi osobami, z którymi by chcieli się dogadywać, to właśnie Maliki i Hadi al-Ameri, który stoi na czele koalicji al-Fatah, złożonej właśnie z tych milicji szyickich. Tymczasem Kurdowie oświadczyli zaraz po wyborach, że teraz budują nowy Irak i że są otwarci na rozmowy ze wszystkimi. No tutaj dochodzi właśnie ta kwestia tego, że Kurdom nie jest do końca na rękę likwidacja systemu Muhasasa, czego chce Sar. I Sar chce stworzenia rządu technokratów, co niektórzy nazywają populistycznym postulatem. Także tutaj wydaje się, że jeszcze długo będą toczyć się negocjacje na temat kształtu przyszłego rządu i wynik tych negocjacji może być różny. A jak wygląda w ogóle sytuacja samych Kurdów? Tutaj przede wszystkim prym, jeżeli chodzi o te wybory, to Demokratyczna Partia Kurdystanu, która odniosła jakby większe, zdecydowanie lepszy rezultat niż pozostałe kurdyjskie siły polityczne, które ubiegały się o głosy w tychże wyborach, ale jak jest w samym środowisku właśnie politycznym Kurdów? Czy ono jest podzielone, czy w kontekście tego, jak buduje się ten nowy Irak, gdzieś dochodzi do pewnego porozumienia? Znaczy, niestety środowisko kurdyjskie jest bardzo mocno podzielone i to mocno je osłabia, chociaż z drugiej strony akurat ten okres negocjacyjny, tworzenie koalicji rządowej sprzyja Kurdom i sprzyjać również Kurdom będzie to, jeśli ten proces negocjacyjny będzie trwał długo, ponieważ w tym okresie no tutaj Kurdowie mogą sobie pozwolić na bardziej takie korzystne dla siebie kroki, jednostronne kroki, takie jak na przykład kilka dni temu podpisanie nowej umowy z Rosnieftem w Petersburgu, przeciwko czemu zawsze Bagdad protestował, znaczy przeciwko podpisywaniu samodzielnych umów z partnerami zagranicznymi, w tym właśnie Rosją.
Natomiast no, Kurdowie są podzieleni, można powiedzieć, na cztery grupy. Łącznie Kurdowie uzyskali około 60 mandatów, z czego 25, no, co najmniej 25, to właśnie Kurdyjska Partia Demokratyczna, a 18 Patriotyczna Unia Kurdystanu. Te partie pojechały z odrębnymi delegacjami do Bagdadu na negocjacje, po czym się spotkały i zadeklarowały, że będą negocjować wspólnie, po czym znowu się spotkały oddzielnie z między innymi ambasadorem Iranu w Bagdadzie i premierem Abadim i Muqtadą Assadem, a następnie wspólnie się spotkały z Malikim i Amerim. Także tutaj ta z jednej strony trudno powiedzieć, jak się rozwinie ta współpraca negocjacyjna między PUK-iem a PDK, ponieważ obie partie deklarują w tym momencie, że chcą stanowiska prezydenta Iraku. A prezydent Iraku to stanowisko, które tradycyjnie należy się Kurdom i dotychczas należało się Patriotycznej Unii Kurdystanu. Natomiast PDK zaczęło mówić, że ponieważ strategiczny sojusz między PDK a PUK-iem został rozwiązany kilka lat temu, więc teraz PDK zwyciężyło w wyborach i należy im się to stanowisko prezydenta właśnie im, tak, PDK. Jednym z kandydatów zresztą jest były minister spraw zagranicznych Iraku, Hoshyar Zebari, z którym miałem okazję rozmawiać, a PDK też ma negatywny stosunek do obecnego prezydenta Fuada Masuma, który PUK z kolei jest on jednym z kandydatów PUK-u na to, żeby utrzymać się na tym stanowisku. Także tutaj znaczy polityka, tak jak powiedziałem, polityka iracka jest tak zawiła, że nie da się tego w ciągu 20 minut programu wyjaśnić, tych wszystkich zwrotów i zwrotów akcji w tym serialu negocjacyjnym. Ale można na przykład śledzić natomiast wiele depesz. Ważne jest to, że nikt nikogo nie morduje, że wybory się odbyły, jest do władzy dochodzi się w wyniku procesu politycznego, a nie zamordyzmem, nie zbrodniami. I to jest coś, co warto docenić, jeżeli chodzi o Irak. A jak na wybory w Iraku i w Libanie patrzą Stany Zjednoczone? Chyba nie po ich myśli tak do końca. Ja myślę, że nie jest to kwestią, czy wybory są po myśli, czy nie po myśli. Bo jeśli Stany Zjednoczone będą takimi kategoriami patrzeć się na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, i to będzie się to tylko pogarszać, znaczy będzie coraz więcej zdarzeń nie po myśli. Znaczy, wydaje mi się, że Stany Zjednoczone powinny zrewidować swoją politykę, również swój stosunek do Muqtada Assada. Zresztą pewne sygnały tutaj były, Stany Zjednoczone próbowały uzyskać kontakt z Muqtadą Assadem, z tym, że Muqtada odmówił jakichkolwiek kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. Muqtada, tylko że warto też podkreślić, że Muqtada odmawia kontaktów wyłącznie z Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, natomiast nie odmawia kontaktów z NATO, z państwami Unii Europejskiej, z NATO jako instytucją. Tutaj nie ma żadnych oporów w kwestii spotykania się i omawiania różnych tematów. Ma negatywny stosunek tylko i wyłącznie do dwóch państw. Witold Repetowicz, dziennikarz, pisarz, autor książki, nazywam się Kurdystan. Kurdystan był moim państwa gościem w bardzo, jak państwo słyszą, skomplikowanym temacie, ale zdecydowanie również bardzo interesującym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, wszystkiego dobrego w tym momencie państwu życzę. Przed nami krótka przerwa, ale wracamy do państwa tuż po niej, zatem zachęcam do pozostania z nami.